W siódmej kolejce spotkań piłkarskiej trzeciej ligi Sokół Ostróda zmierzył się z Olimpią 2004 Elbląg. Nastroje przed tym spotkaniem musiały być optymistyczne, gdyż podopieczni Czesława Żółkowskiego w końcu w nowych rozgrywkach zaczęli wygrywać. Najpierw pokonali u siebie Wisłę Szczuczyn 5-1, by kilka dni później odnieść zwycięstwo na wyjeździe z Warmią Grajewo. Niestety jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego było wiadomo, że zabraknie w meczowej jedenastce dwóch podstawowych zawodników. W meczu z powodu kontuzji nie zagrał Paweł Szymański, a obrońcę Pawła Sendrowskiego zatrzymały sprawy rodzinne. Od pierwszych minut spotkania widać było brak pomysłu piłkarzy Sokoła na starcie z zawodnikami Olimpii. Już w 26 minucie bramkę na 1-0 zdobył piłkarz gości Kamil Graczek. W kolejnych minutach szansy na doprowadzenie do remisu nie wykorzystał Bogdan Miłkowski. Goście w pierwszej połowie grali bardzo dobrze, a z ostrudzką obroną robili co chcieli, co zaowocowało podwyższeniem wyników w 45 minucie na 2-0. Bramkę dla Olimpii zdobył Daniel Baran. Piłkarze Sokoła ze spuszczonymi głowami schodzili do szatni na regulaminową przerwę. Bramka na 2-0 do szatni na pewno może podłamać, aczkolwiek starałem się chłopakom wytłumaczyć, że 2-0 to nie jest jeszcze przegrany mecz. Zawodnikom Sokoła 15 minut przerwy nie wystarczyło, by ochłonąć po stracie dwóch bramek. Kilka minut po wznowieniu gry Sokół grał w dziesiątkę. Czerwoną kartką za niesportowe zachowanie został ukarany Marek Śnieżawski. Napastnik musiał opuścić murawę, czym osłabił swoich kolegów, przed którymi było jeszcze sporo minut walki na boisku. W 70 minucie boisko opuścił Maciej Szostek, a w jego miejsce pojawił się napastnik Tomasz Śnieżawski. Niestety jego wejście na boisko nie ożywiło gry, a piłkarze Olimpii 2004 Elbląg konsekwentnie grali swoje i mieli kolejne szanse na zdobycie bramki. Dobra postawa bramkarza Piotra Sikory uchroniła zespół przed stratą kolejnych goli. Mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Olimpii 2004 Elbląg. Zauważyć można było w pierwszej połowie, że bardzo po przejęciu piłki bardzo szybko żeśmy przechodzili do ataku i piłkarze z Ostródy nie mogli sobie z tym poradzić. Mamy dosyć szybkich skrzydłowych, mamy tutaj Barana z prawej strony, mamy dwóch napastników. Dzisiaj graliśmy od początku na dwóch napastników, także być może troszeczkę zaskoczyliśmy tutaj przeciwnika, bo dosyć otwarty futbol żeśmy grali. No i przyniosło to fajne efekty, ponieważ 2-0 do przerwy to już jest duża zaliczka. Po przerwie ta nieszczęsna sytuacja, gdzie ta czerwona kartka zupełnie niepotrzebna tutaj dla zawodnika, no w jakiś sposób jeszcze nam pomogła, ponieważ graliśmy z dużą przewagą. Sokół zanotował trzecią porażkę w tym sezonie. Trener Czesław Żółkowski słabą postawę swoich podopiecznych w tym meczu tłumaczył m.in. zmęczeniem. Piłkarze w przeciągu ponad tygodnia rozegrali 3 spotkania. Zagraliśmy słabsze spotkanie i widać było, że zawodnicy fizycznie odstawali. To nie da się tego ukryć, że gdzieś być może zbyt dużo sił kosztował ten mecz w Grajewie i dzisiaj nie zregenerowaliśmy się niestety i to było widoczne, szczególnie w pierwszej połowie. No, strzelone szybko dwie bramki, w drugiej połowie czerwona kartka i już bardzo ciężko nam było. Po siódmej kolejce spotkań Sokół Ostróda zajmuje 10 miejsce w tabeli, ale ma do rozegrania zaległy mecz z pierwszej kolejki. Piłkarze z Elbląga plasują się na 6 pozycji. Podopieczni Stanisława Fijarczyka w tym sezonie odnieśli 3 zwycięstwa, 3 remisy i tylko raz przegrali. Myśmy walczyli 3 lata praktycznie, 2 lata o trzecią ligę, żeśmy się bili. W tej trzeciej lidze pierwszy sezon jako Beniaminek rozegraliśmy też bardzo fajnie, bo byliśmy tam w czołówce. Ale generalnie trzecia liga już na takie nasze możliwości na dzisiaj jest, jak to się mówi, dobrą ligą. Czy będzie to wyżej, bo wchodząc wyżej, to trzeba mieć przynajmniej taki fajny obiekt, trzeba mieć też finanse na innym poziomie. Ale tak jak każdy trener i każdy zawodnik przed każdym meczem chce wygrać i myślę, że trzeba iść tą drogą. Zobaczymy, co będzie dalej, jakie będą realia i gdzie będzie Sokół na koniec, gdzie będzie Olimpia. Na prowadzeniu w trzeciej lidze Mrągowia Mrągowo przed granicą Kętrzyn tabelę zamyka Orzeł Kolno, Dąbrowa Białostocka i ubiegłoroczny triumfator Start Działdowo. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego w ostatniej kolejce spotkań odnieśli dopiero swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.